Zwyczajny ceglany budynek, jakich wiele, a więcej w nim tajemnic niż w owianych legendami lochach starych zamków czy na dalekich lądach. Tu można marzyć o pięknej przygodzie, jaką jest poznawanie tajemnic materii. Jednak tak to już jest, że marzenia współczesnego człowieka nie realizują się bez nauki i systematycznej codziennej pracy. Jak w każdym zakładzie naukowym, biały fartuch lub ubranie ochronne. A co dalej? Dalej jak w budynku reaktora. Nie wolno wejść bez pokrowców, aby nie zabrudzić obuwia substancjami promieniotwórczymi, nawet w ilościach nieszkodliwych dla człowieka. Następny etap to zaopatrzenie się w indywidualne przyrządy pomiarowe, które wykażą, czy ich posiadacz w ciągu dnia był narażony na działanie promieniowania jądrowego. Powiecie, że przyrządy te mogą zbyt późno dostarczyć wiadomości. Tak źle nie jest. Aby nie było za późno, czuwa najsurowsza służba bezpieczeństwa pracy – dozymetryści. W centrali dozymetrycznej znajdują się przyrządy pomiarowe, alarmujące nawet wtedy, gdy w jakimś pomieszczeniu natężenie promieniowania jest mniejsze od dopuszczalnego. To jest od takiego promieniowania, przy którym człowiek może bez szkody dla zdrowia wykonywać codzienną, 8-godzinną pracę. Arsenał przyrządów do wykrywania i pomiarów promieniowania, jakimi dysponuje służba dozymetryczna, jest wystarczający, by uchronić człowieka przed niebezpieczeństwem. Przyrządy te i czujniki w różnych pomieszczeniach reaktora są prawie codziennie kontrolowane. Do tego celu służy odrobina substancji promieniotwórczej, umieszczona w specjalnym uchwycie. A warto wiedzieć, że natężenie tego promieniowania jest zaledwie kilka razy większe od promieniowania świecącej tarczy zegarka na rękę. Będziemy świadkami takiej kontroli. Hala, w której znajduje się reaktor, jest wyposażona w wiele czujników wykrywających promieniowanie. Przekonamy się, jak bardzo są one czułe. Natychmiast alarm, również w centrali dozymetrycznej. Ten niemal przesadny system bezpieczeństwa jest konieczny, szczególnie przy otwieraniu pokryw reaktora. Choć czynności te wykonywane są suwnicą z odległości wielu metrów, konieczna jest osłona przed promieniowaniem. Jest nią ściana żelazo-betonowa i wziernik z ołowiowego szkła grubości 70 cm. Jako pierwszy zawsze idzie dozymetrysta, zaopatrzony w aparat pomiarowy. Pokrywą reaktora jest płyta żeliwna, prawie metrowej grubości. Pod nią 5 metrów wody, a na dnie zbiornika takie oto kasety z uranem. W aluminiowej kasecie tkwi 16 prętów uranowych, każdy z nich zamknięty w hermetycznej aluminiowej koszulce. 24 kasety załadowane do reaktora nie przedstawiają niebezpieczeństwa. Wystarczy dodać 25,
by rozpoczęła się samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepiania jąder uranu. Ta ilość uranu nazywa się masą krytyczną. Tak wygląda wstępne załadowanie kasety z paliwem do reaktora. Pełny zasób paliwa wynosi 51 kaset. Ilość groźna ze względu na ogromne promieniowanie. Dlatego nie wyjmiemy wielkiego korka, by przyjrzeć się budowie reaktora. Zaledwie przez kilkanaście sekund dozwolone jest trzymanie rąk nad małym otworem. Musimy więc zadowolić się modelem reaktora. W olbrzymim bloku betonowym, o ścianach kilkumetrowej grubości, znajduje się właściwy reaktor. Rdzeń reaktora mieści się w aluminiowym zbiorniku wypełnionym wodą destylowaną. Choć w rdzeniu znajduje się ilość uranu wystarczająca do powstania reakcji łańcuchowej, nie pozwalają na to tkwiące wśród kaset specjalne pręty regulacyjne pochłaniające neutrony. Jak potężnych osłon wymaga zaledwie półmetrowej średnicy rdzeń, świadczy wielkość reaktora. Uwaga, uwaga! Za 2 minuty nastąpi rozruch reaktora do mocy 0,5 MW. Proszę opuścić halę. Wstęp do odwołania zabroniony. Dyspozycje i rozkazy płyną ze sterowni. Tu mieszczą się urządzenia pozwalające uruchomić reaktor i kierować jego pracą. Przyrządy pomiarowe wyposażone są w świetlną i dźwiękową sygnalizację, działającą automatycznie w wypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości pracy. Przebieg łańcuchowej reakcji rozszczepiania uranu jest rejestrowany przez aparaty samopiszące. Rozruch reaktora. Pręty regulacyjne wysuwają się z rdzenia. Reakcja łańcuchowa rozpoczęta. Neutrony zaczynają się mnożyć. Bombardują jądra sąsiednich atomów uranu. Uwalnia się coraz więcej neutronów. Rozszczepiają one dalsze jądra. Ogromnym ilościom energii, głównie cieplnej, towarzyszą także zjawiska widzialne. Przez specjalny peryskop widoczny jest rdzeń reaktora ze świecącą wokół kaset i prętów wodą. Zjawisko to znane jest pod nazwą promieniowania Cherenkowa. Z czasem wypalone kasety powędrują kanałem ukrytym w osłonie reaktora do schronu wodnego. To, co tak wyraźnie widzimy przez 5 metrów kryształowej wody destylowanej, zawiera groźne dla życia promieniotwórcze produkty rozszczepienia uranu. Trzymana kiedyś w ręce kaseta, teraz bez osłony wodnej, byłaby niebezpieczna nawet w odległości kilkuset metrów.
wokół reaktora Królestwo Fizyków. Na niewielkiej wysokości nad poziomem podłogi hali znajdują się wyloty kanałów, czyli po prostu otworów w osłonie reaktora. Przez nie wydobywa się wytwarzane w reaktorze promieniowanie. U wylotów tych kanałów fizycy instalują skomplikowane urządzenia badawcze. Na temat pracy fizyków trudno jest mówić bez odpowiedniego przygotowania naukowego. Ale są to zapewne problemy pasjonujące, jeśli niektórzy z nich całymi dniami nie opuszczają ośrodka w Świerku. Prace teoretyczne, badanie budowy jąder atomowych, badania nad półprzewodnikami, zdobywanie doświadczeń w zakresie inżynierii reaktorowej, wytwarzanie radioizotopów, na które czekają różne dziedziny życia, tym żyją ludzie w Świerku. A dzieją się tu sprawy z pogranicza czaru. Widoczna na płytce okrągła blaszka złota powędruje w pobliże rdzenia reaktora. Widzimy to na makiecie. Pod działaniem neutronów część atomów złota zamieni się po pewnym czasie w rtęć. Można by również z jakiegoś innego pierwiastka uzyskać złoto. Czy to nie interesujące? Radioizotopy są pomostem, który łączy najnowocześniejsze placówki nauki z życiem i jego potrzebami. Mieszczące się w podziemiach reaktora, tak zwane komory gorące, służą do przechowywania, obróbki i częściowej produkcji radioizotopów. Do komory wchodzi człowiek tylko w wypadku poważnie uzasadnionej konieczności. Czas pobytu w komorze jest zależny od promieniowania i nie może być przekroczony pod żadnym pozorem. Plastikowy skafander z doprowadzonym czystym powietrzem uchroni organizm przed wtargnięciem do dróg oddechowych, gazów i pyłów promieniotwórczych. Po pracy w takim pomieszczeniu obowiązuje dokładne opłukanie się pod prysznicem. Bramka kontrolna wykaże najmniejsze ślady skażeń. Manipulacje z radioizotopami wykonywane są za pomocą rąk mechanicznych. Poruszanie nimi wymaga wręcz zegarmistrzowskiej precyzji. Często radioizotopy bywają zamknięte w kruchych szklanych fiolkach. Tym razem w kanale zrzutowym z reaktora znalazła się puszka z naświetloną próbką kobaltu. Promieniotwórczy izotop kobaltu, tak zwany kobalt-60, powstał przez wstrzelenie do jądra kobaltu-59 jednego neutronu. Powstałe nowe jądro znajduje się w tak zwanym stanie wzbudzonym i emituje nadmiar energii w postaci promieniowania gamma i beta. Po wielu latach promieniotwórczy kobalt zamieni się w nieszkodliwy nikiel. Zanim przemiany te nastąpią w całej masie promieniotwórczej próbki,
Kobalt 60 odda ogromne usługi w lecznictwie lub przemyśle. Zdalnie sterowany transporter przeniesie próbkę do innej komory, aż wreszcie zostanie ona umieszczona w 1000-kilogramowym zasobniku. Wtedy możliwy będzie jej bezpieczny przewóz do miejsca przeznaczenia. Izotopy opuszczają świerk, by służyć ludziom. My również skończymy wycieczkę w krainę fizyki. Możliwe, że niektórzy z Was znajdą tu kiedyś pasjonującą pracę. A wtedy powodzenia! Thank you.